płynęła rzeka, pozalewało wszystkie parterowe budynki, pozalewało ludziom mieszkania, pozalewało samochody w podziemnych parkingach i to po same dachy. Tutaj wody to było, nie wiem, 70 cm co najmniej. Patrzysz, wszystko zalane. Masakra. Co tam się dzieje? Tree Town, Pattaya. Słuchajcie, centrum miasta. Trochę się spóźniłem. Kilka godzin. Ale tutaj jeszcze niedawno działy się naprawdę bardzo niefajne rzeczy. Zobaczcie, co się wydarzyło. Jaki bałagan został. Była tutaj ogromna powódź. Zalało pół miasta. Ale po wodzie na tą chwilę to został tylko bałagan. Bardzo duży bałagan na połowie miasta. Jest po prostu coś takiego. Bo tutaj jeszcze 2-3 godziny temu płynęła po prostu rzeka. Płynęła rzeka, pozalewało wszystkie parterowe budynki, pozalewało ludziom mieszkania, pozalewało samochody w podziemnych parkingach i to po same dachy. I na wielu miejscach został jeszcze bałagan. A wystarczyło, że tylko przyszła mocna ulewa w nocy. W jeden dzień. Na drugi dzień świeciło słońce wczoraj i było wszystko w porządku. I dzisiaj w nocy znowu padał deszcz. I tylko w nocy. I to tylko dwie noce. A przez cały czas było cały czas sucho i piękna pogoda. I dwie noce popadał deszcz, w ciągu dnia przerwa. I takie akcje tutaj porobiło. Zobaczcie, tutaj to chyba woda w ogóle była nawet na tym stopniu, gdzie są dwa stopnie i jest naprawdę z jakieś pół metra do góry. Tutaj jest dalej pełno różnych rzeczy porozrzucane. Więc sięgała tutaj woda na pewno bardzo wysoko. Zobaczcie, tutaj ten salon masażu ma tam naprawdę dobre pół metra, a i tak ma poustawiane worki. Pół metra do góry schodek, dwa schodki, a i tak jeszcze ustawiali worki, żeby im się nie wlało do środka. A tutaj na pewno było zalane. Jest 8 rano. Wszystko działo się około 3 nad ranem. Teraz już wody nie ma, tak jak mówiłem, ale bałagan został bardzo duży. Tutaj niedaleko znajduje się nasza ulubiona restauracja Chilin. Tam też płynęła duża woda. Zmierzam w tamtym kierunku zobaczyć, czy tam się coś też wydarzyło, czy nie. A tutaj już Tajowie budzą się do życia o 8:00. Już pierwsze zakupy. I wszystko wraca do normy, do życia. Do tego, co było przed powodzią, ale co niektórzy naprawdę mają ogromne problemy z pozalewanymi mieszkaniami, samochodami. No i w ogóle. Kurczę, Pattaya w zeszłym roku, tylko akurat ulice bliżej morza. To jest już 4. ulica od morza. Zakładała takie wielkie rury pod spodem. Naprawdę ogromne studzienki, które powinny odprowadzać wodę. Ale tutaj tego w sumie nie robili. No i chyba między innymi to właśnie dlatego tak tutaj zalewa ten teren. Nie wiem w sumie. A ja właśnie jestem przy restauracji Chilin.
i jest napisane, że na razie jest zamknięta. Bo na pewno była tam woda. Widzę, że pani normalnie zmiata w środku i sprząta, bo wszystko było pewnie zalane. A biznes na pewno wróci do życia, jak go tam trochę osuszą i posprzątają. No ale to mówię wam, że jakieś pół metra wody to tutaj było na 100%. Także niestety ich to nie ominęło i też ich zalało, pani odsuwa. Nie widać chyba w kamerze kanapy, wszystko, żeby zamiatać wodę z podłogi. No nie ciekawie. Przewróciło doniczkę. Ile bałaganu, doniczki narozwalane, śmieci poprzewracane. Cała ulica. Zaraz wam pokażę. Jak pan ma załadowany motor jedzeniem. I normalnie tym motorem na 100% jeździ po mieście i sprzedaje jedzenie. Ale patrzcie, jaki jest obładowany. Cały sklep z nim. I to duży sklep. Gdzie są jakieś takie dołki w ulicach. Jeszcze trochę wody zostało. Jakieś kałuże. Ale wcześniej wszystko było zalane. Ale i tak, że ta woda w sumie zeszła. I już jej nie ma. Po jakichś tam 2-3 godzinach w ogóle nie ma. No to nieźle. Opakowane jedzenie w folii, w woreczkach foliowych. Porcje na danie. Yeah.
O kurde, tam chyba było mocno zalane. No. O, tutaj jakie ogromne studzienki, które na pewno duże ilości wody pochłonęły, ale mimo wszystko ta ulica to na pewno miała bardzo nieciekawie. Bo wszystko spływało tutaj na dół. Patrzcie. Jeszcze jest rura, z której cały czas cieknie woda, gdzieś z mieszkania. Słuchajcie, tutaj jest... Tutaj wody to było, nie wiem, z 70 cm co najmniej. Bo te, tutaj podesty są na około pół metra do góry i wszystko jest zalane w środku. W środku normalnie jest woda. Tutaj na przykład jest też rura podłączona, niebieska, i tam ze środka jest normalnie wypompowywana woda do studzienki i wszystkie te firmy, biznesy. O, patrzcie, tutaj pani wodą wylewa, czy wiaderkiem wylewa wodę z mieszkania. Masakra, a tu jest tak wysoko, a wszystko zalane miskami, wiaderkami, wszystkim czym się da. W tej chwili dalej wiszą ciemne chmury nad miastem. Tu trochę jaśniej, ale tam od strony morza bardzo zachmurzone. I ciekawe, czy zaraz nie lunie jakimś deszczem. Jeśli tak, to nie będzie dobrze. Salon ma jeszcze tutaj taki stopień jakiś, a i tak ma wodę w środku, masakra. Tutaj to chyba po pas wody było to lekko. Patrzcie, wszystko zalane, masakra. Co tam się dzieje?
Ja uciekam do domu, bo naprawdę przeogromne chmury wiszą na niebie, z których na pewno spadnie wielki deszcz. A kiedy to się stanie, to wszystko znowu tu może być zalane. O kurde, tam już chyba leje na wprost. Na wprost już chyba leje. Dobrze, że mam płaszcz przeciwdeszczowy. Bo nie wiem, czy cały suchy dojadę do domu. Także spadam stąd. Cholera, nie, tutaj mam zaparkowany skuter. Nasze mieszkanie na szczęście znajduje się na górce, na wysokiej górce. Więc raczej woda nam nie groźna. Ale kto wie? Coraz mocniej zaczyna padać, więc nawet się nie zastanawiam, tylko od razu ubieram płaszcz przeciwdeszczowy i nie ryzykuję jazdy bez niego. A to nie wróży nic dobrego o tej okolicy. Ale tu jest bałagan. Ja pierdzielę. Tutaj normalnie płynęła rzeka. Na szczęście trzy płaszcze leżą w bagażniku, więc wyciągam swój, zakładam i spadam do domu. A jakby się coś działo tutaj więcej, to dam wam znać. Także pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, zostawić łapkę w górę pod tym filmem, śledzić, kliknąć dzwoneczek, żeby nie pominęły was żadne powiadomienia o nowym filmie. I cholera, niech przestanie lepiej padać. Słuchajcie, no i znowu zaczęło mocno lać. I to miejsce, które teraz jest sprzątane, może znowu zaraz zamienić się w jedną wielką, płynącą rzekę. Oby nie.